związki rodzinne. 773. Dlaczego u zwierząt rodzice i dzieci nie poznają się w chwili, gdy ustaje potrzeba pieczy? Zwierzęta żyją życiem materialnym, a nie życiem duchowym. Czułość matki do dzieci jest u nich tylko instynktem przechowania istot przez siebie spłodzonych. Gdy istoty te mogą już sobie wystarczyć, zadanie jej zostało dokonanym, bo natura nadto nic więcej jej nie dała. I oto dlaczego opuszcza je zaraz, aby zająć się na nowo spłodzonymi. Niektórzy robią wnioski z opuszczania dzieci przez zwierzęta, że i u człowieka węzły rodzinne są tylko wynikiem obyczajów społecznych, a nie prawem przyrodzonym. Jak mamy o tym myśleć? Człowiek ma inne przeznaczenie jak zwierzęta, po cóż ta chęć przyrównywania się do nich? Ma on inne potrzeby prócz fizycznych. Jest w nim potrzeba rozwijania się postępowego. Węzły społeczne są potrzebne do postępu, a węzły rodzinne zacieśniają węzły społeczne. Oto dlaczego węzły rodzinne są prawem przyrodzonemu. Za pomocą ich Bóg chce, by się ludzie nauczyli miłować pomiędzy sobą jak bracia. Jakie skutki mogłyby nastąpić w społeczeństwie, gdyby się węzły rodzinne zaczęły osłabiać? Spotęgowałoby się samolubstwo.